Hej, cześć, witajcie w Battlefield 1. Parę wyjaśnień. Po pierwsze, wybaczcie za tą przerwę pięciodniową, plus jeszcze to, że po wrzuceniu filmu znowu zrobiłem dzień przerwy. Teraz myślę, że znowu wrócę do takiego optymalnego wrzucania filmu. Zobaczymy. Ostatnio grałem z widzem, który chciał operację, żebym wrzucił. Tak też się stało. I rozmawialiśmy na temat ogólnie, jak się powinno grać lepiej w tego BF-a. Wyjaśnił mi trochę więcej zasad, co naciskać, żeby, nie wiem, na przykład włączyć maskę gazową. No, trochę pograliśmy nawet. Osiągnąłem nawet ten czwarty poziom szeregowca. I teraz od tamtego momentu zrobiłem sobie trochę przerwę od BF-a. A teraz mi powiedział, żebym nagrał kampanię, więc. Oczywiście pojedziemy z kampanią. Pojedziemy sobie w wojenne opowieści. Na razie nic więcej nie mam do odblokowania. To jest tylko nawałnica stali. Czytam sobie oczywiście. Okej. Szybko sobie ogarnąłem temat. Myślę, że możemy zacząć. Nadejście świt do diabła, do boju. O, mamy jeszcze ustawiony poziom trudności na normalnym. Z vites, idealnie. Tak sobie pomyślałem nad Resident Evil 7. Wiem, nie powinienem teraz mówić o tym, tylko gdzieś w osobnym filmie. Nawet bez samej gry. No ale zobaczymy później. Na razie tu jest jakaś cutscenka. Widzimy tutaj czarno-skórzowego. To widzieliśmy chyba na samym początku, jak odpadałem w ogóle BF-a. Fajnie. Co ja to mówiłem? Ktoś jeszcze mi na Skype pisał, czy nie chciałbym nagrać z serwera roleplay, no, ale muszę mieć na to naprawdę czas, kurczę, teraz mi ciężko w ogóle, żeby cokolwiek też wrzucić. Na pieprzenie. Na średnim poziomie przejdę jeszcze to jakoś. Ale jeżeli to jest prawda z tą fabułą, no to może być nawet na średnim ciężko. Otoczyli nas! Musimy utrzymać tę linię! Dobra, czyli teraz tak, idziemy za nimi. Tak 15 minut co nagrać z tym materiał. I do ognia! Będzie tego. Pozycję!
Utrzymujcie pozycję! Przybyliśmy tu z całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie niesprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą. Uwierzcie. Bardzo się mogliśmy. Maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. Ile postać się zmienia? Jak wygląda? Próg dalszy do kościoła! Musimy się przebić! Piechota na nas liczy! Wojna z prawdziwym uderzeniem. Fajnie to przedstawiają, naprawdę. Stworzyj CKM-u! Chodź strzelać cały obszar! Kierowca na przód! Dobra, znajdziemy się jakiś rogatek, ale strzelam. To nasi piloci! Obserwuj pole bitwy, synu! Wyłączą z okopów! Uciekajmy, rozwaj ich! Wycofują się! Nie opuszczajmy! Naprzód! Za króla i ojczyznę!
naszej patrzeni! Skupcie się! Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Atakują oni. Atakujemy my. Co jakiś czas spychamy ich tak, że spoza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki. Co, to koniec? Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną. Ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. My, ludzie pełni płonnych nadziei, ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend, skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Takie są nasze historie. Jak koniec tej historii? Czy jakaś kontynuacja będzie? Czy to była taka mega szybka misja? Oho. Coś teraz się będzie działo. Tak czy inaczej, zaraz skończymy odcinek, bo już trochę on trwa. A myślę, że to i tak starczy. Ciężko mi było to cokolwiek komentować, bo sami widzieliście wszystko. O, dokładnie. Świat ogarnęła wojna.
Dawne imperia zderzyły się z nowym światem. Przeszłość z nowoczesnością. Cała ludzkość walczyła o wolność, tradycję, narodową dumę, postęp. O to, co było i to, co być miało. Wojnę, która miała być ostatnią, rozpętano pod setką sztandarów szczytnych idei. Świat spłynął krwią. No dobra, skończył już mówić. Czyli tak, przeszliśmy prolog, tak naprawdę, na łomnicę stali. A teraz będziemy przechodzić do już tych bardziej skomplikowanych fabuł i będziemy chronologicznie to wszystko robili. No bo na co tak robić, wiecie, miszmasze. Wolę, żeby to wszystko wyszło tak w kolejności, więc w następnym odcinku przejdziemy do błota i krwi. Tu widzę, że są jeszcze jakieś zablokowane chyba podpoziomy. Chciałem parę spraw jeszcze szybko powiedzieć. No MTA będzie, jeżeli znajdę na to czas i pogadam z tym typem, co chciał mi zaproponować nagranie tam serwera i tak dalej. Druga sprawa to myślę nad Resident Evil 7, tak, tylko dopiero w lutym. No, trochę będzie szaleństwo, jeżeli bym miał wziąć Resident Evil 7, ale jakby ktoś by chciał koopa, bo wiem, że jest koop, a musi być na pewno koop do tego Resident Evil 7. To kurczę, byłoby naprawdę przyjemnie, jakby tak pograć, aby nawet nagrać koopa. No ale to właśnie z tym czasem jest najgorzej. Ze wszystkich tych możliwych atutów, to ten czas jest po prostu skomplikowanie potrzebny. No i co mogę więcej dodać? Na razie to chyba będę tym BF-em katował fabułę, ale oczywiście codziennie nie będę wrzucał, bo mnie przecież od tego roku panuje taka zasada, że jak mam coś wrzucać codziennie albo co parę dni, to żeby się nie powtarzała seria, tylko w ogóle co innego wrzucić. Dlatego dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się odcinek spodobał, no to dajcie jakąś ocenę, nie wiem. Bądźcie jacyś aktywni, jak nie chcecie być aktywni, to chociaż żeby ktoś inny był aktywny. Tak powiem, każda aktywność jest dla mnie ceniona. Nawet ta najmniejsza, ale jest zawsze ceniona. Dajcie znać, co... Może tak, są dwie opcje. Ja bym chciał chronologicznie to wszystko zrobić, ale druga opcja istnieje też taka, że wy możecie mi powiedzieć, co następne nagrać. Bo z tego, co wiem, to kolejność tak naprawdę nie stanowi w ogóle wpływu żadnego. Dlatego dajcie mi znać, co byście chcieli następne. Macie wybór od 1 do 5, jak widzicie, więc dajcie mi po prostu wolny wybór, a po prostu wybierajcie. I tyle. Trzymajcie się, na razie. Jo.